I put just the feelings of the child and the Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Dzisiaj menu dorodki na pustyni, na Saharze. Za nami pojechały dromadery, którymi tu przyjechaliśmy i mam nadzieję, że uda mi się dla Was odtworzyć dzisiaj przepis tak, żebyście mogli poczuć ten smak i zapach pustyni u siebie w domu. Zapraszam. To, co Pani nazbierała, będziemy wykorzystywali do upieczenia chleba, bo dziś pieczemy chleb. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest z nami Amna. Amna będzie spiewać ogień z tego drewna, które nazbierała na pustyni. Jesteśmy na pustyni, więc wszystko jest bardzo suche i nie będzie problemu z zapaleniem. Jak widzieliście, to jest zapalone od jednej zapałki, pięknie się pali. Za chwilę będziemy mieć żar i będziemy piec chleb. Gałęzie, które się palą w tej chwili w ognisku, to jest akacja. Akacja, która rośnie na pustyni. Dołączyła do nas Hamira. I Hamira, tak? Amira. I ciasto wyrabiamy, słuchajcie, ręcznie. Proszę Państwa, co jest w składzie? To po prostu mąka, woda i sól. Mąka z takiego grubego przemiału, jak Państwo potem spróbujecie, to polecam taką mąkę grubszą. I do it good? It's okay? No tu trzeba mieć doświadczenie. Pani ma doświadczenie. Dosyć ciężkie jest to ciasto. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy na pustyni. Tutaj nie muszą być drożdże, tutaj nie ma zakwasów. To jest prosty chleb, który będzie wypiekany na ogniu z gałęzi akacji. Myślę, że to będzie bardzo aromatyczne, proste, ale dobre jedzenie. Pani odgarnęła już w tej chwili ogień z tych gałęzi, został sam żar i w żar wkłada placek. Placek przygotowany w bardzo prosty sposób. Zobaczcie Państwo, jakie to proste. Teraz jest zasypywany placek jeszcze palącymi się gałęźmi. Tak? Przykryć? Ja tutaj zostałam dopuszczana, proszę Państwa, do poukładania tego żaru na placku. Jest ok? Ok. Może uda mi się też to powtórzyć w domu. Myślę, że spróbuję. Nie jest to, widzicie, trudne. Nie wiem, czy będę miała gałęzie wysuszone akacji. A przy okazji akacja jest bardzo kolczasta, jest bardzo kłująca. Także jak będziecie kiedyś mieli akację taką do przygotowania na pustyni, to ostrożnie. I teraz, teraz będzie się to piekło w piasku, w cieple, spod gałęzi. Okej? Jest bardzo ciepło, ale muszę Państwu powiedzieć, ogólnie jest ciepło. Co prawda już się zrobiło chłodno, bo jest wieczór, jest godzina 18, słońce zaszło, schowało się za górami, także zrobiło się dużo chłodniej, jest około 38 stopni Celsjusza. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tutaj przy tym żarze, przy którym jestem, jest dużo cieplej. Ja myślę, że tu jest, już tak nawet nie mogę zbliżyć bardziej rąk, ale myślę, że jest około 60-70 stopni w środku. Zwróćcie Państwo uwagę, najpierw był rozgrzany piasek, potem był położony w to chleb, następnie przykryty piaskiem i teraz to wszystko się od góry pięknie piecze. Uważam, że to jest wspaniały pomysł. Jakbyście kiedyś Państwo mieli problem, jak upiec chleb, wystarczą zapałki, suche drewno, mąka, woda, odrobina soli i gotowe. It's hot. Zdejmujemy. Thank you.
kamerek. Proszę Państwa, to jest prawdziwe życie pustynne. Bez rękawic, bez żadnego zabezpieczenia. To jest naprawdę gorące. Nie byłam w stanie zbliżyć do tego rąk, a Pani to rękoma przewróciła. Zobaczcie, to już jest z tej strony wypieczone. Teraz widzę, będziemy piekli z drugiej strony. Teraz należy to wszystko przykryć jeszcze tym ciepłym drewnem, już wypalonym, ale jeszcze się żarzącym. Chyba powinnam to mocno zakryć, tak? Ok? Tak? I będziemy piekli w tej chwili drugą stronę. Jeszcze widzę z tej strony, Pani mi tutaj poprawia, tak? I przysypujemy piaskiem, żeby nie było surowe w środku. Proszę Państwa, wystarczyło 5 minut z jednej strony i teraz jeszcze około 5 minut z drugiej strony i myślę, że będziemy wyjmować chleb. Państwa, zostaliśmy poczęstowani szokran gazilan to po arabsku dziękuję bardzo, zostaliśmy poczęstowani gorącą kawą i taka uwaga, kiedy jest Wam gorąco, nie pijcie zimnych napoi, najlepiej i łatwiej jest się schłodzić właśnie gorącymi, a najlepiej kawą, to na zdrowie. Mocna i bardzo słodka. Jesteśmy 25 km od drogi, która przebiega z północy na południe Egiptu. Naprawdę żyją ludzie i tak żyją. Żyją, moglibyśmy powiedzieć, pierwotnie, ale ja myślę, że szczęśliwie. Nie mają telewizji, nie mają telefonów. Słuchajcie, tu nawet nie ma zasięgu telefonu komórkowego. Tu, żeby się skontaktować, jeżeli coś się stanie, musi być telefon satelitarny. Musi być samochód, sprawny samochód, samochód terenowy. Po piasku się jeździ, no tak jak po śniegu, po takim grząskim śniegu. Ten samochód się zapada, musi być dobrym samochodem. Tutaj ludzie, których spotkałam, całe rodziny, żyją rodzinnie. I jeżeli miałabym powiedzieć, że ktoś jest szczęśliwy i że jest szczęśliwy, to chyba właśnie oni. Nie mają dostępu do internetu, nie mają telewizji, nie mają elektryczności, mają siebie, mają ogień i trzymają się wszyscy razem. To jest naprawdę niesamowite. Miałam tutaj okazję zobaczyć, jak oni żyją. Niestety nie możemy tego nakręcić, dlatego że ich religia nie pozwala na to, żeby skraść ich duszę, bo zrobienie komuś zdjęcia to jest jak ukraść komuś duszę. Ale chyba musimy coś już tu poprawić, tak? Ready? Tam przed chwilą pojawiły się zwierzęta, które oni wypasają. Tutaj nam Pani o nich opowiadała. To są ich zwierzęta, kozy, które dają im mleko, które dają im mięso, z którymi oni żyją. Budują im ogrodzenia, które zabezpieczają je w nocy przed zwierzętami. I takie to jest życie. Myślę, że to jest życie pełne szczęścia, pełne rodzinnych, cudownych więzi. Może warto. Trzeba sprawdzić. Jest dość głuchy dźwięk. Myślę, że za chwilę będzie gotowy. Jest bardzo ciepłe. To jest niesamowite, jak to jest ciepłe. Taki żar, którego właściwie nikt nie docenia. Który właściwie już zostawiamy, zapominamy, no chyba, że pieczemy ziemniaki, ale chyba jest zbyt mało doceniony. Czy ktoś z Państwa kiedyś próbował robić chleb w żarze z piaskiem? Jest dość twardy, dźwięk jest rzeczywiście taki ciekawy. Wyjmujemy? Tak? Ok. Wyjmujemy. Spróbujemy to zrobić. Spróbuję to zrobić tak, jak Pani mi pokazywała. Należy to ściągnąć z góry, piasek i popiół, ok? Ok. Proszę Państwa, to będzie mój pierwszy chleb. Ja chyba nie mam odwagi tego rękoma zrobić. Jest
jest dosyć ciężki. Muszę Państwu powiedzieć szczerze, że obawiałam się, że będziemy jeździć go z piaskiem, ale widzę, że jest na to również sposób. Trochę nam się przypalił z jednej strony, pani nie chce pokazać, ale ja myślę, że to nie szkodzi, też będzie miało to swój urok. I proszę Państwa, kamieniem, popatrzcie, można zdrapać wszystko, żeby nie było nieprzyjemnego smaku. Ok? Dobrze. Mamy piękny chleb. Jest dosyć ciężki. Aż ciekawa jestem, jak będzie wyglądać po upieczeniu. Już Państwu pokażę. Zobaczcie. Tak jak mówiłam, spróbujemy go złamać. Jest jeszcze bardzo ciepły, ale nie jest surowy. Zobaczcie, jest wspaniale upieczony. Nie ma w nim, tak jak Wam mówiłam, ani drożdży, ani zakwasu. Jest to po prostu mąka z wodą. I co? Spróbujemy. Bardzo ciekawy smak. Wcale nie ma w nim piasku. Chrupiąca skórka. Coś wspaniałego. A jeszcze powiem. Super. Nawet powiem, że ta przypieczona skórka jest lepsza od tej nieprzypieczonej. Warto było przypiec. Chleb został podzielony. Jest to prosty posiłek, ale sycący. Na pewno nie jest ciężkostrawny i myślę, że za chwilę pójdziemy go spożywać razem wspólnie z rodziną pani. Nie możemy już niestety tego nakręcić, dlatego żegnam się z Państwem. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że spróbujecie kiedyś upiec chleb w ognisku i w piasku. Ja na pewno spróbuję. Do zobaczenia. Życzę Wam jak zawsze smacznego. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. The bread. Bread. Yes? Stani na rad mani. Co mam masz? Chodzi, chodzi w ogóle, chodzi za. Tak? Chodzi, chodzi. A ju chodzi. Okej? Nie widzę.